każdym razie człowiek z branży, także naprawdę przeuważać, kogo się słucha. A tak często w radiu był. Zobaczcie, co się dzieje. Chwała Bogu, że mnie nie ma. No i właśnie na ten temat chciałam powiedzieć, że co pojechałam do Opola, to mówię nic. No nagoda dziennikarzy, to już jako młoda dziewczynka. Później długo nic. Co numer im się nie podobało? Myślę sobie, aha, moja koleżanka z branży, Ewa Ben, jest w żywi, to wiem, co ona lubi: dom, swojego męża, dzieci. Nawet przywoziła chusteczki takie, wszystkie zdjęcia rodziny, na takich chusteczkach haftowana. I tam to wszystko miała postawione. Sztuczne kwiatki w wezelniku malutkim. Po prostu cały dom przewiozła. Wie, napisze jakiś tekst o domu, miłości, to ona się na to i dostanę nagrodę po prostu. I tak się stało, proszę Państwa. Ja wiem, że to brzmi fatalnie. Ja to pierwszy i ostatni raz zrobiłam, przysięgam. Już nie chcę tych nagród, bo piosenka nie jest jakaś taka wyjątkowa. Muzyka jest dobra, ponieważ muzykę dopisał Staszek Sojka. Wszystko, co złe, omija mnie. Tytuł piosenka, którą właściwie jako pierwszą w życiu nagrałam,
z orkiestrą i dlatego znalazło się na tej płycie, bo akurat 63 osoby stały za mną i grały tylko dla mnie. Tekst napisał Ireneusz Iredyński. To pisarz, który właściwie nie pisał piosenek, napisał Ali Majewski w mnie i właściwie to byłoby na tyle. Także jestem naprawdę z tego dumna, że zechciał. A muzykę napisałam. Też nie pamiętam. Górny, Zbyszek Górny. A co tam, słuchajcie, dwa razy COVID, a będzie trzeci pewnie jeszcze, bo to do trzech razy sztuka słyszałam. A propos sztuki. Magiczne ognie.
Czy pomyłki w sercach naszych jasne? Ogień się w naszych oczach zmieni, a oczy mieliśmy przepastne.